Audycja powstała w Radiu Warszawa 106,2 FM. Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Jak ważna jest Eucharystia w życiu katolika? To pewnie zależałoby kogo zapytać. Księdza? No to ksiądz musi powiedzieć, że Eucharystia jest najważniejszym wydarzeniem w życiu katolika. A jak nie musi, to co powie? To chcę powiedzieć, że jest najważniejszym wydarzeniem. Jest to najważniejsza modlitwa, najpiękniejsza modlitwa. Jest to szczyt, źródło i szczyt życia całego Kościoła. Dziś będziemy dotykać tematu Eucharystii, a tak naprawdę ucztowania, spotkania i tego, że może wiele rzeczy jest przed nami zakrytych pewną zasłoną. Może dlatego nie zawsze jest nam łatwo zrozumieć, w czym uczestniczymy. A zaczynamy dziś od czytania z księgi proroka Izajasza, rozdział 25, wers od 6 do 10. Pan zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win. Zedrze on na tej górze zasłonę zapuszczoną na twarz wszystkich ludów i całun, który okrywał wszystkie narody. Raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza. Zdejmie hańbę ze swego ludu na całej ziemi, bo Pan przyrzekł. I powiedzą w owym dniu: oto nasz Bóg, ten, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi. Oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność. Cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia, albowiem ręka Pana spocznie na tej górze. Jak mówi prorok, i powiedzą w owym dniu: oto nasz Bóg, ten, któremu zaufaliśmy. Pewnie wielu mówiło, a nie wszyscy ufali. A kto dotrwa, to będzie mógł tak powiedzieć. Tak, to wytrwa do końca, będzie zbawiony. To jest niesamowity obraz, taki piękny obraz nieba. Kiedy człowiek pójdzie do nieba, to wszystko to, co tutaj na ziemi po drodze przeżył, różnego rodzaju sprawy, i dobre, i złe, i trudne, i łatwe, i te, które niosły wiele ze sobą cierpienia, i te, które niosły wiele radości, one wszystkie nabiorą właściwego sensu i właściwej perspektywy. Zobaczymy Boga i zobaczymy całe nasze życie w świetle tego Bożego objawienia się nam na końcu, tak? W Królestwie Niebieskim. I zobaczymy, że wszystko to, co się wydarzyło, że wszystko miało sens, że we wszystkim był obecny Bóg i że warto było Panu Bogu zaufać, warto było zaufać Jego obietnicy, którą nam objawił przez proroków, w szczególny sposób przez Jezusa Chrystusa. Warto było zaufać, warto było złożyć w Nim nadzieję. Zedrze on na tej górze zasłonę zapuszczoną na twarz wszystkich ludów i całun, który okrywał wszystkie narody. Raz na zawsze zniszczy śmierć. Ja myślę, że nasze życie, nasze myślenie, nasze postrzeganie świata, nasza miłość, moje na pewno, okryte jest jakimś całunem. Ja się szamoczę z tym całunem. Raz go więcej, raz go mniej, czasem kompletnie jestem w nim zaplątany. Tak chyba jakoś jest. To jest doświadczenie każdego z nas, każdego człowieka. Tutaj nie ma żadnych wyjątków. Być może święci, tacy już, którzy tej drodze z Panem Bogiem postępowali, mieli jakąś większą łatwość, chociaż ciemności w życiu każdego człowieka się zdarzały, a nawet Pan Bóg specjalnie przeprowadzał tych wielkich świętych, których czcimy, przez wiele ciemności, wiele mroków. Świat żyje w ciemności. Kiedy Pan Jezus przyszedł na świat, proroctwa, które zapowiadały Jego przyjście, mówiły o tym, że naród, który kroczy w ciemności, ujrzy światłość wielką. To jest właśnie to. Nasze życie tutaj na ziemi jest pogrążone w mroku, jest pogrążone w ciemności. I Jezus dlatego przyszedł i stał się światłością świata, żeby te mroki grzechu, mroki królestwa, które jest nieboże, rozświetlić w taki sposób, żeby ukazać wszystkim tym, którzy tylko zechcą otworzyć swoje oczy na to światło, o co tak naprawdę chodzi w naszym życiu, kim naprawdę jesteśmy. i kim Pan Bóg chce się stawać dla nas. No dobrze, ale kiedy jestem połowiony w ten całun jak Łazarz w grobie, to co mi ten całun robi z moim patrzeniem, z moim życiem, z moją miłością, z moim wszystkim? Bo on go wtedy zdejmie, a na razie jest niezdjęty, wisi. Tak, ale nawet Łazarzowi Pan Jezus powiedział: wyjdź na zewnątrz. I on w tym całunie, prawda, wyszedł na zewnątrz i kazał Pan Jezus go rozwiązać. No, Pan Jezus rozwiązuje te sprawy, które są związane w naszym życiu, czy przez które my jesteśmy związani. Różnego rodzaju węzły, całuny. On rozcina, rozrywa więzy zła, kajdany niewoli. Wszystko to, co jest jakimś taką rzeczywistością nas ograniczającą, w nim zyskujemy wolność. Ważne jest to, żebyśmy byli na to słowo wezwania, zaproszenia, słowo mocy Bożej otwarci. To jeszcze jedna rzecz. Nie mogę tego tematu nie poruszyć. Dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, z wybornych win. To raz napisane. Z najpożywniejszego mięsa, wyobrażam sobie te gatunki, i z najwyborniejszych win. W ogóle bez, że tak powiem, parady, bez ogródek, to będzie po prostu świetna impreza. O tak, to będzie świetna uczta, wspaniała uczta. Zresztą uczta jest zawsze symbolem Królestwa Bożego. I Pan Bóg dla nas przygotowuje obfitość. Dla Izraelitów ten obraz był bardzo wymowny. Biedny człowiek, nie stać go było na jakieś lepsze wino. Pili rzeczy najbardziej proste. Czasami to było właśnie cierpkie wino. Mięso było rarytasem, na który rzadko można było sobie pozwolić. Raczej ochłapy się z tego mięsa jakieś tam dostawało, biedota, niż coś bardziej wartościowego. Więc obraz uczty, który jest najwyborniejszy. Powiem jeszcze, że najlepsze mięsa to szły do świątyni na ofiarę. Na ofiarę, dokładnie, Panu Bogu przedstawiane, i kapłani zjadali z tego też lepsze cząstki. A teraz najlepsze będą dla ludzi. Dokładnie, wszystko jest dla człowieka, bo Bóg wreszcie tam da nam tą obfitość, którą dla nas zamierzył, i ona tak naprawdę była do naszej dyspozycji już w raju, ale to wszystko, co się potem wydarzyło po grzechu pierworodnym, nam to odebrało. Więc zmierzamy do odzyskania tego wszystkiego, co tej całej bogactwa, obfitości, łaski, miłości, prawdy, pokoju, szczęścia, które Bóg nam daje. A tutaj jesteśmy w drodze do tej rzeczywistości i miotamy się rzeczywiście, i czasami jesteśmy zamotani. Z jednej strony ta zasłona, która okrywa nasze życie, to jest zasłona tego faktu, że nie jesteśmy w stanie oczami ciała widzieć Pana Boga i patrzymy przez zasłonę wiary na obietnicę Bożą, a z drugiej strony ten całun, który nas też tutaj okręca, no to mogą być również nasze grzechy i wszystkie konsekwencje grzechów sprawiające, że zło dotyka nas na różne sposoby, od środka i od zewnątrz. I w tym wszystkim jakoś możemy doświadczać różnych trudów, co nie oznacza oczywiście, że jesteśmy tutaj totalnie zniewoleni i skazani na to, żeby żyć w grzechu, w ciemności, w udręczeniu, bo mamy Jezusa, o którym święty Paweł napisał, że ku wolności wyswobodził was Chrystus, i mówi: a więc trwajcie w niej. Natomiast rzeczywiście całkowita wolność od zła i zobaczenie twarzą w twarz, to jest perspektywa nieba. I tam już nie będzie śmierci. Tutaj jeszcze jedno warto zaznaczyć, to jest to, że ten całun, który być może nam zasłania widzenie i się do niego plączemy, nie ułatwia nam w uczestniczeniu w Eucharystii. No nie obiecywał nam Pan Jezus, że będzie łatwo. Ale z drugiej strony obiecywał nam, że da nam Ducha Świętego, który was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. My nie jesteśmy skazani na własne siły w naszej drodze do nieba. Bo gdybyśmy byli skazani na własne siły w drodze do nieba, to równie dobrze moglibyśmy usiąść i płakać już w tym momencie. A co z Eucharystią? Eucharystia jest uobecnieniem ofiary, przez którą zostaliśmy zbawieni, przez którą zostało nam otwarte niebo i dzięki której został zwyciężony grzech i śmierć, i szatan. Więc wchodząc w rzeczywistość Eucharystii, po pierwsze uczestniczymy w tejże właśnie ofierze, która jest wieczną ofiarą i nieustannie się dokonuje na ołtarzu w niebie, i my w tą ofiarę możemy włączyć swoje życie, możemy przynieść na Eucharystię siebie całych, wszystko to, co jest moim właśnie całunem, wszystko to, co jest moją nieudolnością, co jest moim grzechem, moim ograniczeniem i bezradnością, możemy ofiarować to Panu Bogu po to, żeby On to wziął, przemienił i dał nam w zamian to, co jest Jego zwycięstwem, Jego życiem. Za chwilę przeczytamy fragment z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian, rozdział 4, wersy od 12 do 14 i od 19 do 20. Bracia, umiem cierpieć biedę. Umiem też korzystać z obfitości. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony. I być sytym, i głód cierpieć, korzystać z obfitości i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. W każdym razie dobrze uczyniliście, biorąc udział w moim ucisku. A Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę. Bogu zaś i Ojcu naszemu chwała na wieki wieków. Amen. Kiedy czytam te słowa świętego Pawła, że umie korzystać z obfitości i cierpieć biedę, to wyobrażam sobie, że i bieda, i obfitość to są wtórne rzeczy do czegoś większego, w czym on żyje i funkcjonuje. Jeżeli jest zakorzeniony w czymś głębszym, to może, wszystko może. Obfitować biedę, cierpieć głód, być wyrzucany, przepędzany, doznawać dostojeństw. I to go w sumie, mówiąc lakonicznie, nie rusza. Tak. To w czym on tak kotwiczy? Wiem, że w Panu Jezusie, ale, tak, ale jak właśnie, to dalej? No. Myślę, że dalej to już nie ma co dalej mówić. On po prostu jest zakotwiczony w Panu Jezusie i jak dał się Panu Jezusowi porwać, dał mu się zwyciężyć pod murami Damaszku, tak konsekwentnie zaczął wtedy budować z nim relacje, poznawać go. To była długa droga, ale zaowocowała tym, że zrozumiał, co jest istotą jego życia i co jest istotą życia każdego z nas, każdego człowieka, i ogłoszeniu tej tajemnicy Chrystusa Zmartwychwstałego poświęcił całe swoje życie, podporządkował wszystkie swoje plany i wszystko, co przeżywa. Tak? Wszystko inne straciło dla niego wartość, do której należałoby się przywiązywać, którą należałoby jakoś tam specjalny sposób roztrząsać. Dlatego właśnie można powiedzieć, że jest oderwany od tego świata i tego, co ten świat może mu przynieść. Może mu przynieść biedę, może mu przynieść bogactwo, tak? Może mu przynieść prześladowanie, może mu przynieść splendor i uznanie. Wszystko to w jego życiu jakoś tam się przeplatało, ale on jest wolny w stosunku do tego. Jest w stanie każdą rzeczywistość przyjąć, która go spotyka, ale dla niego najważniejsze jest to, żeby w jego życiu, przez jego posługę, objawiała się miłość Pana Boga, objawiał się Jezus Chrystus i żeby każdy Jezusa mógł w nim i przez niego zobaczyć, spotkać i zaprosić do swojego życia. Wyobrażam sobie świętego Pawła, który siedzi, stoi bądź tańczy na tej uczcie, która była w pierwszym czytaniu, i wewnętrznie ciągle jest tam. Ma najwyborniejsze wino, najlepsze mięsa i uczestniczy w wielkim spotkaniu. Wewnętrznie, a zewnętrznie niech tam wiatr hula. Skoro jestem tam, no to wszystko się może dziać. I jeszcze mało tego, myśmy o tym mówili, ale to teraz się pokazuje dużo mocniej, że Jezus Chrystus zerwał zasłonę hańby. I on w ogóle już jej nie nosi. Tak, chociaż ta przeszłość gdzieś tam zawsze w pewien sposób, no, była w nim obecna i była w jego posłudze obecna. On do tego czasami też nawiązywał, nazywając się na przykład najmniejszym niegodnym zwać się apostołem czy płodem poronionym, bo prześladował Kościół Boży, ale z drugiej strony ta rzeczywistość, ta historia go nie zdeterminowała. Ale była też dla niego takim źródłem może motywacji do tego, żeby przylgnąć jeszcze bardziej do Jezusa, żeby na nim się oprzeć, a nie na sobie. Tak jak wcześniej to w jego życiu było bardzo mocno obecne. I on jest zjednoczony z Jezusem i dający się prowadzić Duchowi Świętemu. Zjednoczony z Jezusem, myślę, że przede wszystkim przez Eucharystię, o której my już tutaj też dzisiaj wspominamy, którą sprawuje, którą się karmi i dzięki której jednoczy się jeszcze bardziej z Jezusem właśnie przez ten akt komunii, zjednoczenia. I w całym jego nauczaniu, w listach, które widzimy, tej całej drodze wiary, z dziejów apostolskich, kolejnych wyprawach misyjnych, widać mocno, że Chrystus jest dla niego najważniejszy. I tego chcę uczyć wszystkie wspólnoty, które zakłada, i tego chcę uczyć każdego z nas, bo to słowo jest niesamowicie aktualne i to słowo dziś adresowane jest do każdego z nas. Właśnie w XXI wieku, kiedy no my często jesteśmy mocno przywiązani do tu i teraz. Tak mocno przywiązani, że zapominamy o wieczności, zapominamy o niebie. A Paweł nam przypomina, że istniejemy dla celu, który przekracza wszystko to, co tutaj mamy. Widzę wciąż Pawła przy tym ucztowaniu i czytam te słowa: a Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę. On wiedział, że Bóg zaspokaja każdą potrzebę, bo tego doświadczył. Kiedy obfitował i kiedy przeżywał biedę, to Bóg zaspokajał każdą jego potrzebę, bo był wewnętrznie wypełniony Bogiem. Więc on mówi, jak jest. Tak, i zobaczmy, że doświadczając tego w swoim życiu, dzieli się tym doświadczeniem i takim przekonaniem, taką wiarą i kierując to słowo do Filipian, dziś kieruje je do nas, którzy to słowo słuchamy, mówi też właśnie, Bóg zaspokoi każdą twoją potrzebę, bo jest bogaty, bo ma wszystko i w Nim możesz wszystko odnaleźć, jeżeli tylko zechcesz dla Niego otworzyć swoje serce. Czego ci brak, mów Mu o tym. Ale przede wszystkim proś Go o to, żeby On ciebie prowadził. Żeby odkrywać ten pierwiastek duchowy i te dobra duchowe, którymi Jezus nas napełnia przez Kościół. Te dobra duchowe, których my potrzebujemy do tego, żeby zmierzać do uczty w niebie. Żeby zmierzać do tej całej pełni szczęścia, która jest dla nas przygotowana. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Wychodząc z dobrze i szczerze przeżytej Eucharystii, czasem takie słowa sobie mówię. I to jest piękne wyznanie wiary. Bo wychodzimy z Eucharystii, właśnie po łacinie to było ite missa est, czyli idźcie, msza jest. Ta ofiara cały czas trwała, ona się nie skończyła. Ja zaczerpnąłem z tej ofiary Jezusa Chrystusa to wszystko, co zostało mi dane, ale całe moje życie jest, tak naprawdę ma być Eucharystią, ma być nieustannym z jednej strony dziękczynieniem, uwielbieniem Pana Boga, ale nieustannym, z drugiej strony ma być nieustannym ofiarowywaniem się Panu Bogu. Ja mam te owoce Eucharystii, którymi się napełniłem, czyli tak naprawdę Jezusa, nieść w sobie wszędzie tam, gdzie idę. Nieść w sobie do miejsca, w którym żyję. On chce być ze mną w pracy. Nieść Jezusa do domu, w którym być może tylko ja jeszcze praktykuję wiarę, bo inni już nie mają na to czasu, zapomnieli i widzą sensu. Czyli wychodzę z Eucharystii napełniony Jezusem po to, żeby zanieść Go do świata, zanieść Go do miejsca, z którego przyszedłem na Eucharystię. I to jest bardzo ważne, bo ja przychodząc na Eucharystię przynoszę całe swoje życie, swój świat, swój dom, swoją pracę, to kim jestem. A wychodząc z Eucharystii mam w sobie Jezusa, który chce mnie w ten świat wprowadzić w taki sposób, żebym opierał się coraz bardziej na Jego mocy, a nie na swojej bezradności. I wychodzę z Eucharystii bez hańby śmierci, jeśli uczestniczę w komunii, jak jestem z Bogiem. Tak, jeżeli to jest tylko możliwe, to ja wychodzę z Eucharystii jako człowiek święty. Święty, ponieważ Jezus, którego przyjąłem, przenika mnie, przebóstwia mnie. Jeżeli oddałem Mu swoje grzechy, nie mam grzechu ciężkiego, przyjąłem Komunię Świętą, to Komunia Święta gładzi wszystkie moje grzechy powszednie. I dlatego wychodzę jako człowiek święty. I ciągle muszę o tym pamiętać, bo może tak jest właśnie, że tej pamięci mi brakuje, że ja wychodzę z Eucharystii, wychodzę z Kościoła i zupełnie o tym zapominam. Po chwili już nie żyję Eucharystią, tylko żyję swoimi sprawami, żyję swoimi troskami albo swoimi ambicjami, planami, które chcę tam zrealizować. A właśnie istotą jest to mojego zjednoczenia z Jezusem w czasie Eucharystii, by to zjednoczenie z Nim trwało we wszystkich miejscach, w których żyję. Za chwilę przeczytamy fragment z Ewangelii według świętego Mateusza. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 22, wersy od 1 do 10. Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu. Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę. Woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli. Jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy, pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na roztajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Bóg zaprasza na ucztę weselną swojego Syna i ludzie, jedni przychodzą, inni nie przychodzą. Raczej mniej przychodzą niż przychodzą. Ale ci, którzy nie przychodzą, to im się wydaje, że w sumie to jest normalne i w sumie nie ma żadnego problemu. No nie mogłem, tam coś robiłem, nie? Na działkę pojechałem, to nie mogłem. Tak jest. Albo, na wakacjach byłem. Tak, albo robotę miałem, albo... Zmęczony byłem. Meczek był. Albo mecz był. Albo tak serial. Jest. Albo serio, no właśnie. To w sumie nic ważnego. Pójdę za tydzień, a może jutro. Tak, to lekceważenie jest bardzo mocno tutaj też widoczne i w tej Ewangelii zlekceważyli. My też, myślę sobie, często lekceważymy to najważniejsze zaproszenie, jakie otrzymujemy na ucztę Pana Jezusa. Na ucztę, którą On dla nas zastawił, nieustannie zastawia. Ucztę, która jest uczestnictwem już w uczcie wiecznej, która na nas czeka. Ale tutaj przez uczestnictwo w tej właśnie uczcie na ziemi my przygotowujemy się do tej uczty, stajemy się bardziej świadomi, co to znaczy być w relacji z Panem Bogiem, który jest miłością, a więc który jest nieustannie darem ofiarowującym się za wszystkich i wszystkim. No i chce nas uczyć również, żebyśmy my również ofiarowywali się cali Bogu i innym ludziom. To jest ciekawe. Tu jest napisane: uczta jest wprawdzie gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Nie byli jej godni. Czyli jak ja nie przychodzę, bo jest meczyk, to nie jestem może godny tej uczty. Może w takim stanie serca i w takim stanie umysłu i mojego życia, no nie jestem godny, żeby pójść do kościoła. No nie. Termometr tak mówi, no nie jestem godny. Tak, nawet sami to mówimy, powtarzając słowa Sytnika z Ewangelii przed przyjęciem Komunii Świętej: Panie, nie jestem godny, abyś przyszedł do mnie. Ale z drugiej strony mówię, ale wejdź, tak? Wejdź do mojego życia. Będzie uzdrowiona dusza, moje ciało, moje umysł, moje życie, moje relacje, moja rodzina, moja praca, moje otoczenie. Będzie wszystko uzdrowione, jeżeli wejdziesz do mnie. Świadomość niegodności jest bardzo ważna. Dramatem człowieka jest, kiedy jest niegodny i nie jest tego świadom. Nie jest świadom tego w ogóle, co traci, z czego rezygnuje, co lekceważy sobie w życiu. To jest, myślę, największy dramat człowieka i to jest też dramat Pana Boga, bo On chce się nam dać do końca i chce wypełnić nas sobą, chce nadać sens naszemu życiu, ten najgłębszy i najprawdziwszy, a okazuje się, że człowiek, który został powołany, każdy z nas został powołany do świętości, do nieba przez chrzest święty, w nowy sposób. Jeszcze raz byśmy powiedzieli, no bo pierwszy raz zostaliśmy powołani do nieba, kiedy Pan Bóg nas stworzył. Straciliśmy to, więc Bóg nam to wszystko przywrócił przez Jezusa Chrystusa i przez chrzest święty jesteśmy powołani do nieba, powołani do tego, by żyć życiem dzieci bożych. A okazuje się, że na skutek różnych okoliczności zupełnie to lekceważymy, nie widzimy tego, nie widzimy sensu. I tak jakoś to obok nas przychodzi. Wielu jest powołanych, a mało wybranych. Tak tu jest napisane. No i tak jest. Wszyscy jesteśmy powołani, a to wybraństwo jest związane z moją decyzją przyjęcia powołania, które Pan Bóg mi daje. ponieważ nie można nikogo zmusić do miłości. Pan Bóg nikogo z nas na siłę nie będzie ciągnął do nieba. Mamy różne etapy w naszym życiu, różne historie się mogą przydarzyć, upadki są wpisane w nasze życie, jesteśmy grzesznikami, jesteśmy czasem dobrzy, czasami jesteśmy źli, czasami współpracujemy, czasami nie współpracujemy, ale ważne jest to, żeby mieć pragnienie nieba, mieć pragnienie Boga, żeby chcieć czegoś więcej niż to, co już mam, właśnie od Pana Boga, w relacji z Nim. Chcieć czegoś więcej niż ten świat mi jest w stanie dać. Tutaj ci zaproszeni pierwotnie to jest oczywiście obraz Izraela, prawda? Którzy tam różnie sobie chodzili różnymi drogami, natomiast potem, skoro Izrael już nie wszedł w tą współpracę dalej, odrzucając Jezusa, no to wyszli na drogę słudzy i zapraszali wszystkich i dobrych i złych. I przyszli tu do nas, na nasze osiedle, do naszego miasteczka, do naszej parafii, powiedzieli: chodźcie. Drogi słuchaczu, który teraz słyszysz te słowa, nie wiem, czy czujesz się dobry, czy zły, jakkolwiek dobrych i złych zaprosili. Wszyscy. Przyjdź na ucztę, która jest przygotowana, wszystko jest gotowe, wszystko już jest załatwione, już nic więcej nie musisz robić, tylko przyjść i jeść. Przyjść i zapragnąć korzystać z tej uczty, przyjść i przygotować się do tej uczty. To jest tak przedziwnie, że ta uczta z pierwszego czytania, czyli to jakby obraz zbawienia, może już jakiejś takiej wiecznej uczty, kiedy nie będzie śmierci, jesteśmy już po wszystkim, nakłada się na obraz uczty eucharystycznej. Bo to ma w sobie coś z wieczności, prawda? Tak. A z drugiej strony ja tu chodzę co tydzień, prawda? A ma też coś z doczesności. Ja już wcześniej powiedziałem, że właśnie te dwie rzeczywistości są ze sobą bardzo ściśle związane, ponieważ Eucharystia jest to uczta ofiarna, przygotowana przez Jezusa, przez Boga, Ojca dla nas, w czasie której możemy karmić się Jezusem Chrystusem, możemy się Nim napełniać. I ta uczta tutaj na ziemi, ona nas przygotowuje do uczty w niebie. To nie jest oczywiście ta sama uczta, ale przez Eucharystię my tak naprawdę dotykamy nieba, ponieważ uczestniczymy w rzeczywistości, która jest już w wieczności, która wraz z wstąpieniem Jezusa do nieba, ona została tam przyniesiona, złożona na ołtarzu w niebie, a ponieważ tam jest wieczność, więc ta ofiara nieustannie się tam dokonuje. Jezus nieustannie się ofiaruje Ojcu za nas. I zrywa hańbę całą śmierć. Dokładnie, dokładnie. Wszystko to, co jest, my w tej doczesności ciągle na nowo przywlekamy, przeoblekamy tą śmierć, przeoblekamy grzech, przeoblekamy ciemność, ale przez Eucharystię, przez sakrament pokuty i pojednania możemy przyjść i zostaje tu nas zdjęte. Wychodzimy, Łazarze, wychodzimy z grobu. Z grobu. A tu muszę zadać jedno pytanie. Jak czytam to czytanie, to zawsze i tego gościa widzę, co jest nieubrany w szaty weselne, co tak źle skończył, myślę, że to pewnie będę ja. Nie należy tego chcieć. Chcieć nie chcieć, ale myśli jest. Tak, ale zobaczmy, że jeżeli my mamy pragnienie w sercu spotkania z Bogiem, zjednoczenia się z Nim, czyli też oddania Mu tego, co jest moim brudem, moją nieczystością, brakiem szaty weselnej, to Jezus nam to natychmiast zabiera i przyodziewa nas w szatę piękną, w szatę ozdobioną, w szatę weselną. To tylko jest kwestia naszej decyzji. Najgorsze jest to, kiedy my przychodzimy do kościoła zupełnie nieświadomi tego, gdzie idziemy, dokąd idziemy i po co idziemy. Może być tak, że przychodzimy do kościoła totalnie z rutyny, albo przymuszeni przez jakieś okoliczności zewnętrzne. Okutani w nasz całą śmierć. Którego może nawet nie jesteśmy do końca świadomi, albo który nam nie przeszkadza i tak naprawdę nie wiemy, że możemy otrzymać czystość, możemy otrzymać świętość, możemy otrzymać łaskę. A jak to się otrzymuje? Kiedy ten całą spada? Jak tu być dobrze ubranym na wesele? Nie ma innej możliwości, jak rozebrać się z tego, co brudne i przywdziać to, co czyste. To znaczy, bardzo ważne jest to, żebym ja wiedział, po co ja przychodzę na Eucharystię. Ja już od długiego czasu, kiedy mszę świętą zaczynam, to zawsze zadaję to pytanie. Zastanów się, po co żeś przyszedł? Co chcesz dzisiaj Panu Bogu ofiarować? Bo mnie bardzo mocno dotknęłyby te objawienie Kataliny Rivas, siostry Faustyny, taki film Największy z cudów, właśnie Eucharystii i taki obraz ludzi, którzy przychodzą na Eucharystię i niczego od Pana Boga nie chcą. Niczego mu nie ofiarują. I to jest takie smutne, ponieważ uczestniczę w czymś, co jest bogactwem łaski, i nic z tego nie mam. Dlatego świadomość tego, w czym uczestniczę, czym jest Eucharystia, co Bóg czyni w tej Eucharystii i co czyni z moim życiem, jest kluczowa dla dobrego przeżycia mszy świętej. Kupuję bilet i nigdzie nie jadę. Coś właśnie takiego. Albo jestem zaproszony na ucztę i nic z niej nie jem. Tak, zaprasza mnie na przykład pan prezydent do swojego pałacu i specjalnie dla mnie jest przygotowana uczta, a ja przychodzę, siadam sobie, w dresie. Patrzę, na przykład w dresie, a na dodatek, prawda, patrzę się na to wszystko zastawione i sobie mówię, nic, nie jestem głodny, nie będę jadł, no. To gdybyśmy sobie to próbowali w takich czysto ludzkich relacjach wyobrazić, nawet przyjdziemy do przyjaciół, prawda, i oni przygotowali naprawdę fajny obiad, a ja mówię, nie jestem głodny, nie będę jadł. No to jest obraźliwe, wręcz bym powiedział, tak, dla naszych przyjaciół. To jest uczta weselna. A to jest uczta weselna, uczta wyjątkowa. Tak. Uczta, która naprawdę jest kosztowną ucztą, bo wielką cenę zapłacił Bóg za to, żebym ja w tej uczcie mógł uczestniczyć, żeby ona była dla mnie zastawiona. I lekceważenie tego jest zamykaniem sobie drogi do nieba, drogi do zbawienia. Spotkajmy się dziś niedziela. Nie wiem, może byliśmy, może pójdziemy na Eucharystię. I zapragnijmy spotkania z Jezusem. Myślę, że może nawet warto się teraz pomodlić. Tak, chwilę zamknąć oczy i jeżeli jeszcze nie byłeś na mszy świętej, to powiedz Panu Jezusowi, Panie Jezu, ja chcę przeżyć dzisiaj Eucharystię jako spotkanie z Tobą. Chcę, żebyś oczyścił moje serce, żebyś zdjął całun, który okrywa moje życie. Żebym doświadczył Twojej mocy i miłości. Chcę Ci ofiarować dziś w Eucharystii siebie i chcę przyjąć Ciebie, który dajesz mi siebie z miłości. I chcę zanieść Ciebie tam, dokąd mnie posyłasz. Amen. Amen. Za uwagę dziękuję Państwu. Ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska. Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała Ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradiowarszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.